Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzowie, dzisiaj mam pewien cudowny pomysł, o którym poinformowałem wszystkie osoby na Panionowie, prawie wszystkie, bo dzisiaj nie ma z nami jeszcze Emilii, bo nie mogła być, ale ona to pewnie załatwi potem. W każdym razie, słuchajcie, ja mam dzisiaj pewien super pomysł, a mianowicie, jako że rodzi się dziecko paliące i Steve'owi, no to trzeba, że tak powiem, im jakoś pomóc. Trzeba im, wiecie, już ostatnio dom dostali i tak dalej, ale przydadzą mi się na pewno jakieś takie rzeczy, które by mieli do tego, żeby te dzieci jakby, znaczy, żeby temu dziecku po prostu pomóc, żeby im pomogły w wychowaniu. Albo żeby to dziecko by miało jakieś takie fajne zabawki na start. Więc słuchajcie, ja przygotowałem już dzisiaj prezent, który mam zamiar wręczyć właśnie Palionce i Steve'owi. I tak samo reszta osób na Palionowie, którzy dzisiaj będą, również mają przygotowane prezenty i wspólnie wręczymy te prezenty Palionce i Steve'owi na ich przyszłe dziecko, które no już tuż za niedługo pewnie będzie się rodzić. Tak mi się wydaje. Tu ogólnie muszę drzwi pozamykać, bo mi się kurczę wietrzy. Zanim przejdziemy dalej, to koniecznie widzowie wbijcie na Palion Style'a. Tam możecie sobie kupić taki kubeczek i możecie również kupić sobie breloki w środku. Tu ma na przykład brelok Emilii, tu są jeszcze dwa inne breloki, jest na przykład brelok Pawła i jest również mój breloczek, uwaga, tutaj byłem taki, więc możecie sobie je załatwić. Moje breloczki bardzo fajnie się sprzedają, bardzo wiele osób z was już ma mojego breloka, za co wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. No i już, że tak powiem, prawie się wyprzedały wszystkie, które mieliśmy i musimy dorobić tych breloków trochę, więc bardzo fajnie, cieszę się, że kupujecie i kupujcie jeszcze prędzej i uzbierajcie wszystkie osoby na Palionowie oczywiście, bo to jest moim zdaniem taki najfajniejszy cel, który możecie zrobić. Dobra, uwaga, przechodzimy do prezentów, które mam przygotowane. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Ja tutaj wydam skrzynkę. Tak będzie wyglądać mój prezent. Uwaga, po pierwsze jest to 10 zielonych. 10 zielonych na to, żeby móc dziecku dać różny taki, jakby to powiedzieć, żeby dać mu, żeby to było takie kieszonkowe dla tego dziecka. Czyli na przykład dają mu, żeby mógł sobie kupić lizaka, żeby mógł kupić sobie loda, żeby mógł, prawda, kupić sobie jakieś cukierki, żelki, czy inne takie, albo może jakąś zabawkę, wiecie, coś takiego. Tutaj to jest taki prezent bardziej dla mamy Palionki, żeby mogła sobie, prawda, znaczy dla mamy Palionki, boże, dla mamy tego dziecka, czyli dla Palionki, ponieważ tutaj jest książka na bajki, będzie mogła tam zapisywać bajki, które później będzie czytała temu dziecku. Dodatkowo mamy lunetę, po to, żeby dziecko miało, było ciekawe życie, było ciekawe świata, żeby chodziło i żeby się rozglądało. Oczywiście mapa również, która nie wiem, do czego prowadzi. Aha, już wiem, co to jest za mapa. No, to mapy jednak nie dajemy, bo mapa prowadzi w złe miejsce. To jest takie, kurczę, jakbym to wyczyścił. Czekajcie, bo tu jest takie urządzenie, tutaj właśnie. Czy to się da wyczyścić tą mapę? Kurczę, nie wiem, czy się da wyczyścić. Ja szczerze mówiąc nigdy nie korzystałem z tego urządzenia, ale wydaje mi się, że jakoś by mogło to działać, tylko ja nie wiem jak w sumie. Ale może mam jakąś pustą mapę. Czekajcie, pustą mapę, ja wiem, robi się z kompasu i z papieru. Ej, to jestem w stanie to chyba zrobić. Czekajcie, spróbujmy zrobić pustą mapę. Kompas się robi z żelaza. O Jezu, ten ja nie będę miał żelaza. No oczywiście, że nie będę miał żelaza, bo ja to... Ale zbierałem kiedyś żelazo. Ty, to gdzie się powinienem mieć? Jak zwykle, o dobra, są bloki żelaza, potrzebujemy redstone'a, bo to jest też do kompasu, z tego co pamiętam, potrzebne. Więc redstone mieliśmy, tu jest redstone, dobra, więc zróbmy to, uwaga, zamieńmy to, coś takiego, ok, i robimy tak. Jak się robiło kompas? I nie pamiętam, jak się kompas, dobra, tu mam, dobra, tak, za dużo chciałem dać, dobra. Kompas i potrzebujemy papier, czyli bierzemy tutaj trzcinę elegancko i zrobimy mu czystą mapę. Czystą mapę, damy mu mapę Palionowa, widzowie, to będzie najlepsze. To będzie najlepsze, jak tak zrobimy, ponieważ będzie mógł sobie, prawda, zwiedzać Palionowo, będzie mu tutaj ciekawie i tak dalej. Tą mapę damy później, czyli uwaga, bierzemy tak, papier i teraz kompas się robiło, znaczy mapę się robiło chyba tak i papier dookoła, dokładnie. Dobra, więc robimy, to w sumie mógłby zrobić więcej tych map, żeby miał większą frajdę ten dzieciak, nie? Możemy tak zrobić. Więc dajmy tak, dajmy... Aha, to zaś mnie poniosło za bardzo. Tak, okej. Bierzemy to i możemy zrobić jeszcze dwie mapy, więc zróbmy tak. Dobra, mamy dwie mapy. Dobra, to są dodatkowe mapy, żeby mógł, prawda, jako podróżnik sobie zgarnąć dowolne miejsce. Ja mu ich nie wykorzystam. Niech sobie wykorzysta, które będzie chciał. Dodatkowo, uwaga, mamy wędkę, żeby był rybakiem. Żeby, prawda, zrzucał wędkę i łowił sobie fajne itemki z wody, bo da się. Co prawda nie ulepszone, ale wiecie, to jest dziecko. Kiedyś mu się sprezentuje lepszą. Mamy wiaderko, żeby mógł się w piaskownicy bawić elegancko i żeby mógł sobie wodę brać i, nie wiem, waterskilla ćwiczyć. Mamy również przenośną szafę, czyli dwie skrzynki. No i... W przyszłości to będzie zbroja dla konia, a póki co może to robić za zabawkę. W sumie fajna zabawka, konik taki, tak mi się wydaje, że może się tym będzie chciał bawić. No i nie wiem, i mamy takie po prostu prezenty. To jest coś, co ja przygotowałem. Jestem mega ciekaw, co przygotują inne osoby na Palionowie, więc ja w tym momencie oczywiście to wszystko biorę. Ja sobie to muszę tak zabrać, żeby się to nie pomyliło z moimi itemami.
Więc zjeżdżamy w ten sposób. Całe te prezenty ja oczywiście wręczę palące. Ta skrzynka tutaj daje dwie. Tą bierzemy, muszę mieć, bo muszę w czymś mi to włożyć. No i co? Jestem przygotowany. Ja lecę w takim razie do innych osób, zgarniam ich wszystkich i lecimy dać prezenty palące i Steve'owi na ich, prawda, no, zbliżające się już dziecko. Myślę, że pierwsza osoba, do której pójdziemy, to będzie Davidson, bo mam go najbardziej po drodze. Wydaje mi się, że powinien być tutaj gdzieś na chacie. Pewnie czeka. Jest, już czeka na wyjście. Patrz, jak przygotowany. O kurczę, co tu się pali? Davidson, bo nam się most pali. Jak się pali? No. Pali mi się most. A ja nie mam łopaty. Masz łopatę? Nie. Nie. Ale to czekaj, jest okay. Sposób na to chyba. Dobra, zgasiłem. Ty miałeś wiadro z wodą i nie mówisz? No tak wyszło. No bo to był prezent mój jeden. Właśnie, masz przygotowane prezenty? No. No i bardzo dobrze. A ile masz prezentów? Powiedz tylko ile. Powiedz ile. Od 2 do 3. Okej, okay, dobra. No to bo jeszcze nie wiem, czy okay. Wszystkie dam. Muszę zobaczyć, jak inni dadzą. A, nie, ja daję, ja mam 8 w sumie łącznie. 8? Ale to są takie drobne rzeczy. Ale to ja, takie, nie, właśnie, ten. No właśnie, bo no, ja no, no, dużą dobra. Wartość. Jetlag! Yo. Jesteś gotowy? Przygotowałeś jakieś prezenty dla palionki Steve'a? Jak najbardziej, jak najbardziej. No to bardzo dobrze, jeden jeszcze musimy paliona. I właśnie, ile masz prezentów? No słuchaj, znajdzie się dosyć, no z 3. Z 3, no dobra. Okej, okay, no jeszcze paliona, zobaczymy ile palion zobaczy. Ja obstawiam, że on jako szef wioski no będzie miał więcej niż wy. Aczkolwiek nie zdziwię się, jak to po prostu będzie stak zielony. No, i tyle. Dobra, wchodzi. Paweł! Dyn. Tu Dawid, ty umiesz zrobić taki dzwonek. Trzeba tu zmienić ten, zrobić tak, że jak ktoś wchodzi, to się to gra. Dobra, Paweł, masz przygotowane prezenty dla palionki Steve'a? No mam, a mogą być pieniążki. Ty te zielone. No mogą być. Zależy ile. No to wiesz, to jest twój prezent, jakby ja się nie mogę pruć, nie? No, daj co chcesz. Ale wiesz co, no dołożę coś może do tego, ze skrzynki być. Bo na przykład powiem ci tak, Dawid ma 2-3 prezenty, ja mam. Ale to prezenty dla dziecka, 8. Nie dla palionki. Nie, no to są takie prezenty dla nich ogólnie, w sensie, które mają tak, im pomóc. Tak, ja mam tak, takie prezenty, no. Które są i dla palionki, i dla Steve'a, i dla tego dziecka. One są łączone, to są takie, wiesz, żeby było ten, co tutaj... Jakieś diamenciki tam. No nieźle. Dane. Jakieś diamenciki. Daj, wpatrz co tutaj jest, jaka bogata skrzynka, jeszcze przy samym wejściu. Rozwalona. U góry mam, nie, u góry, na samej górze. Jezus Maria! No nie? Co cię ty zdziwiło? No ile, to no widać, że burmistrz. Widać, że burmistrz. Dobra, Paweł, co ty tam szukasz? Czego ty szukasz? Nie jedną grę u Milki się wygrało. Nie jedną grę, co? Coś tym jest. Nie jedną grę u Milki się wygrało, stary. U Milki czy o Milki? Nie jedną u Milki. A u Milki. Okej, a jaką grę o Milki? Właśnie nie wiedziałem o co chodzi. Dobra. Dobra, lecimy w takim razie, panowie, zapraszam. No a jak? Oczywiście wchodzi, robi tam. Aha, właśnie, Bzyku. A jest? Nie ma go. Bzyku! A nie ma go w tym domu, że jak jest potrzebny, aha, bo on tam ma. Mieszka teraz. No, bo on tak zawsze... Zapomniałem o nim właśnie, jakoś tak przebiegłem tam z Dave'em, to jakoś nie tak ma było go. Płynnie, że zapomniałem. Bzyku! Nie ma go, dobra, to trudno. On da prezent też na pewno. On na tam pewno. Jakiś coś... Jak myślicie, jaki prezent dałby Bzyku? Pewnie miód. Pewnie miód, no tak. No. Dobra. Dobra, lecimy tam do nich, uwaga, ląduje na tym. Musimy im... Dobra, ja chcę na końcu dawać prezenty. Kto chce dać pierwszy? Ja! Dobra, taka cisza, dobra, puk. Bo ja na 100% wiem, że ktoś powtórzył mi prezent, jak chcę pierwszy. Siema. Steve, co to jest za obijanie się tutaj? Obijanie? Ty, dziecko masz w drodze, rozumiesz? Rozumiesz, że to mi tydzień wolnego, a potem będę kid, no, ja nie będę miał... To też prawda, ale słuchajcie, my przychodzimy do was z pięknymi nowinami, a nawet nie nowinami, a prezentami. Mamy dla was prezenty z okazji tego, że zostaniecie rodzicami. Tak. A ten oczywiście, patrz jak pije. Żłopie. Nie radzi, ewidentnie chłopak. Nie chcę, dzięki. Dobra, uwaga, Dave, ty pierwszy. Czekajcie, uwaga. Palionka i Steve, tu zapraszam tu. Proszę sobie klapnąć. A palionka, no tu se klapnijcie, tak? Siądźcie se i elegancko i się nie ruszajcie. I Dave, proszę bardzo, prezenty swoje prezenty. Ale ja pierwszy jestem. Dawaj, prezent dla was, żeby zasilić was finansowo. To jest taki standard. Ja jestem drugi. Każdy z was dostaje na łeba po 15 zielonych. Jeden i drugi. Tylko 15. To jest łącznie już 30, wy kurde zachłanne. Dobra. Jak mało, jak miałem swój bank, byłem bogaczy. No ale okradłeś bank wtedy. No, dobra, sobie, no. Drugie, dajesz mleko, daję mleko dla palionki,
No, taki w geście, ale to jest gest, Ale dla dziecka to jest, a nie jest dla, dziecka. Dla paniąki. Zróbcie z tym, co chcecie. A Steve dla ciebie. Dobra. Proszę bardzo, test ciążowy, żeby tutaj drugi raz, wiesz, żebyś był przygotowany, proszę bardzo, to dla ciebie test ciążowy. A tutaj co się robi. Jeszcze dla ciebie, jeszcze jedno, masz dziecko nauczyć freestyle'ować, więc tutaj masz jedyną prawilną płytę do tego. O, to jest tak, to jest dobre. Dobra, kto drugi? Ja. Okej, okej. No dobrze, dobrze, dobrze. Dla ciebie Steve. Kolejny z pieniędzmi. Jeden banknot zielonego, dla ciebie diament. O! Ten to jest hojny, nie? Ja dałem 31. Koszuleczka dla ciebie i koszuleczka dla dziecka. Spalią styla, no, elegancko. Thank you. No i że jesteś kobietą, to masz kwiata i łopata, bo ci się może kiedyś przyda. Ej, ale mam barek tej koszulce. A co? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Dobra, łopata dla Steve'a, to jest facet. Dobra, Paweł, teraz ty. A jest mój prezent. Teraz witam twój. Was, drodzy rodzice. Jest was dwóch. Zielone. Ja nie chcę prezentu od ciebie chyba. Czekaj, daj mu szansę. Ale no nie, no daj! Ale on ci przychodzi prezent dać na twoją dobrą drogę życia, a ty jeszcze mówisz, że nie chcesz prezentu? To daj, Steve weźmie, no. Co ma być, Franko? Czemu tak się zachowujesz? Właśnie, jakaś jesteś narwana. Dobra, no, Paweł, dawaj. Mam dla... To nie jest dla was w ogóle, tylko dla dziecka macie to wydać. Dałbym normalnie prezent, bo najlepsze prezenty są takie, wiesz, kreatywne i tak dalej, ale miałem zbyt mało czasu, to już wolę dać wam pieniążki i kupicie za co chcecie, także... To proszę, dla dziecka, 32 kolejne dla dziecka, 8 bloków. Co jest, ale bogato. Dla dziecka, pozytywne koszulki. Ja, ulepszone, koszulki premium. No dobra, i słuchajcie, mój prezent, ale mój prezent to musimy troszkę inny, albo dobra, bo po prostu będę wam rzucać, kto was złapie, ten z was złapie. Uwaga, po pierwsze to tak, zacznę od tego, co już każdy dał, w sumie, no zielone przygotowałem, ale uwaga, te zielone nie są teraz jakby na to, żebyście wymieli dla dziecka, co? Tylko to, te zielone macie zostawić. Czekaj. Te zielone są jako kieszonkowe dla dziecka. To macie mu dać jako kieszonkowe. 10 zielonych to jest tylko 1/8 prezentu na razie. Dobra, uwaga, kolejne. Książka, która nazywa się Książka na bajki. To jest dla ciebie, panienka, żebyś mogła tam pisać najpiękniejsze bajki dla tego dziecka. Tutaj macie lunetę. Ona się troszkę łączy razem z następnym prezentem, czyli 3 mapy. Żeby po prostu dziecko było ciekawe świata i żeby po prostu poznawało tutaj piękne nasze okolice, tereny i tak dalej. Dodatkowo wędka, żeby mógł łowić sobie fajne itemki z wody, bo tam da się czasem co nieco fajnego wyłowić. Wiadro, żeby mógł robić babeczki z piasku, nie? Albo po prostu, żeby mógł sobie nabrać wodę i podlać kwiaty. Przenośna szafa, czyli 2 skrzynki. I najfajniejsza rzecz moim zdaniem, czyli zabawa, koń na biegunach. No dobrze, co to się nazywa w ogóle koń na biegunach? Tak teraz... Stoi idealnie jak Yeti. Super, no, i nawet tak samo jesteście ubrani. Dobra, to są takie prezenty. Tutaj macie ode mnie jeszcze skrzynkę, żebyście mogli to wszystko gdzieś pochować. I no i co? No i życzymy wam, prawda, udanego, szerokiej drogi na nowej drodze życia. Czy tam szczęśliwej drogi? Dobra, nieważne, współczujemy, życzę, współczujemy i trzymcie się. Noela. Dobrze, no dostali prezenty. Mam nadzieję, że dobrze wychowają to dziecko. Elo.